Siemano, witam was Penchard w kolejnym odcinku z serii Amigowe Oryginały i dziś na tapetę trafia box z grą Benefactor, czyli z grą bardzo przyjemną, z grą z bardzo przyjemną grafiką oraz muzyką, z grą z bardzo wciągającym gameplayem, z grą wydaną w całkiem fajnie prezentującym się boksie. Czyli jest dobrze, a do tego wszystkiego będzie jeszcze można odrobinę ruszyć głową, czyli czego tak naprawdę chcieć więcej, do pełni szczęścia nie potrzeba już nic. No, może jedynie przejścia do konkretów, ale to już w sumie teraz. Gotowi? A więc zaczynajmy. Benefactor to gra platformowa z elementami logicznymi, stworzona przez Digital Illusions i wydana w 1994 roku przez Psygnosis na Amigę. W grze wcielamy się w postać Bena i Factora, żołnierza, który pewnego dnia postanawia rzucić w kąt karabin i zostać dobrym człowiekiem czyniącym dobro wszędzie i wszystkim, tak po prostu. Zresztą jego imię oraz nazwisko to w sumie taka fajna gra słów, bo Ben i Factor, co układa się w słowo Benefactor, co oznacza dobroczyńcę, czyli to, czemu aktualnie chce poświęcić się nasz bohater. Powołanie pełną gębą. Zadaniem naszego bohatera jest uwolnienie ludu zamieszkującego planetę Luliat, zwanego Merryman, porwanego i więzionego przez złych z planety Miniat. W tym celu nasz ziomek musi pokonać 60 etapów, wypełnionych po brzegi różnymi zagadkami do rozwiązania, przeszkodami do ominięcia, dziurami do przeskoczenia, platformami. Generalnie czeka go niezły poligon, a nas cała masa dobrej zabawy. Na każdym etapie nasz bohater musi uwolnić więzione ludziki, a następnie przetransportować je w bezpieczne miejsce. I to tak naprawdę tyle oczywiście. Gra jest dużo bardziej skomplikowana i rozbudowana, ale to akurat jest temat na inny odcinek. Bo przejdźmy do boksa. Grę kupiłem na Allegro już jakiś czas temu od Ghostka, który handluje retro, czyli on dobrze wiedział, co sprzedaje, a ja dobrze wiedziałem, co kupuję. Co ciekawe, Ghostek ten na swojej aukcji miał również inną grę, inny boks z grą amigową, taką bardzo ciekawą, bo sprzedawał osadników, The Settlers. Tak sobie pomyślałem, jak odwrócę uwagę kilku osób od Benefactora, rzucając gdzieś link na fanpage'a z grą The Settlers, która jest na sprzedaż na Allegro, to może uda mi się wyhaczyć taniej. Tak to zrobiłem. Info na fanpage'a poleciało, parę osób rzuciło się na osadników, a ja zająłem się licytacją Benefactora. I z tego co pamiętam, osadnicy poszli za 200 zł, coś ponad 200 zł chyba, a ja na spokojnie sobie kupiłem za 6 dyszek Benefactora. Czy to była okazja? Nie wiem, ocencie sami. Oczywiście ja wiem, że tak to nie działa, to raptem może parę osób, dwie osoby tylko rzuciły się na Settlersów, także to jakby nic nie zmieniło, ale jednak fajnie jest myśleć, że chyba miałem na to jakiś wpływ. Dobra, a teraz przechodzimy do oceny stanu tego boksa oraz jego zawartości. No to przechodzimy do boksa i cóż można powiedzieć na dzień dobry? Fajny, klimatyczny, cały taki ciemny, czarny i ta fajna, kolorowa grafika. Zresztą ta grafika też jest w samej grze. Na grafice widzimy naszego bohatera, czyli Bena i Factora, Benefactora, dzierżącego tutaj pod ręką, prawda, tego ludzika i wrogów i tak dalej. Naprawdę fajnie się to prezentuje. To, co jest ciekawe w tym boksie, to to, że grafika fajna, tutaj tytułowa świetnie, ale cały ten boks, nie wiem czy widzicie, tu tą samą grafikę ma takim jakby negatywie, jakby na kalcu odbite i to wygląda bardzo fajnie. Cały ten boks jest właśnie w takiej grafice. Tą grafikę zobaczymy jeszcze później, jak ona się prezentuje w całej okazałości, bo jest też zamieszczona na instrukcji do tej gry. Ale generalnie bardzo fajnie to wygląda. Calutki ten boks jest właśnie w tej grafice. Naprawdę fajnie to wygląda, fajnie przemyślane, jasna sprawa. Oczywiście tytuł gry, oczywiście Psygnosis, oczywiście Amiga 1 mega wymagane, wersja PAL. Boczki prezentują się w taki sposób, też bardzo fajnie, informacje różne, druga strona, no i dół, Psygnosis i góra, że Psygnosis. I to tyle w temacie i lecimy na tył, a z tyłu mamy standardowo informacje oczywiście o samej grze. Autorzy się chwalą, żeby łatwiej tytuł sprzedać, ale tytuł bronił się sam, nie trzeba było go aż tak reklamować. Znaczy trzeba było, żeby ludzie poznali, ale wiecie o co chodzi. Generalnie znowu grafika, 3 screeny z gry, no i informacje. Informacje, co tą grę robi tak dobrą, tajemnicza, dynamiczna, enigmatyczna, uzależniająca. Wiadomo. I wymienione, dlaczego właśnie taka jest, a nie inna. Wiadomo. Musieli się pochwalić troszeczkę, żeby sprzedać tytuł, ale tak jak mówiłem, tytuł bronił się sam. Ktoś, kto sprawdził, ktoś, kto zobaczył tą grę, to do tej gry ciągnął, nie potrzebował tutaj tych wszystkich zachwalanek na, prawda, tutaj na pudełku, nie? Ale jasna sprawa, fajne to było. Lecimy dalej. Cóż mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o sam box zewnętrzny, bo box to jest taki dwa w jednym, ale jeżeli chodzi o ten zewnętrzny box, tutaj on jest w stanie takim, powiedziałbym, że dobrym, bo nigdzie nie jest poprzecierany mocno na rogach, nie wygląda to źle, ale niestety tutaj jest, o, prawda, tutaj w tym miejscu ten boksik jest porwany. To jest jego największy minus, a więcej minusów tak naprawdę nie ma. Prezentuje się naprawdę dobrze, jak na swoje lata jest gitarka. To co, wyciągamy boks wewnętrzny. A boks wewnętrzny to po prostu zwykłe pudełko kartonowe i tutaj nie ma się co nad tym rozwodzić za bardzo. Tak samo były wydawane Lemingi. To jest chyba charakterystyczne dla Psygnosis. No to cóż, otwieramy, wiadomo, że można ten, no, to jest recyclable i tak dalej. Otwieramy i zaglądamy do środka. W środku za wiele tych rzeczy nie ma, ale coś tutaj jednak mamy. Przejdziemy po kolei do omówienia tego. No i na dzień dobry mamy 3 dyskietki. Te nośniki są w stanie dobrym, nie są porezane talerzyki, czyli być może nie były za dużo używane. Sitodruk, szkoda, fajnie byłoby, jak była naklejka, ale jest sitodruk bardzo trwały, standardowo już informacje zawarte, wiadomo jakie. Tutaj mamy jednego z wrogów, a może to jest Merryman? Nie wygląda na Merrymana, to jest raczej jeden z wrogów, taka graficzka, ale bardzo fajnie to wygląda. Tak prezentują się 3 dyskietki z gry. No i mamy instrukcję, tak jak mówiłem, to jest właśnie ta grafika, ten taki negatyw, to takie odbite na kalce, bardzo fajnie to wygląda w całości, niby to samo, ale tak naprawdę fajnie to zrobione, no i na tej instrukcji fajnie to wygląda. Oczywiście informacje, że instrukcja europejska, jasna sprawa, wydana na fajnym papierze, też takie ciemne kolory, papier kredowy, cienki, ale kredowy i to jest fajne. Oczywiście otwieramy i mamy standardowe informacje, że angielski François, François to jest imię, Français, Deutschland i Italiano oczywiście, jasna sprawa. Po kolei tak naprawdę standardowe informacje jak dla każdej takiej gry, czyli instrukcja, wprowadzenie do gry, jak do tego doszło, że jest jak jest. Lecimy dalej, jak ładować, jak wygląda menu główne, jak wyglądają punkty, gole w tej grze, game objectives. No wiadomo, jak to teraz jest po polsku, oczywiście wyleciało mi z głowy. W sensie gole, w sensie cele, jakie mamy, o. Czyli ratowanie tych ludzików, Merryman, co należy omijać, jak to wszystko działa i tak dalej. Jak kontrolować naszego tutaj Bena, wychylanie gajgi, co robi wychylanie gajgi z przyciskiem i tak dalej, jak podnosić te ludziki, bo też musimy to robić. Cała masa informacji zawarta w tej instrukcji, wszystko wyjaśnione jak należy. Tak jak mówiłem, jak się ruszać z przyciskiem wciśniętym, bo to też musimy robić. Gdy nosimy takiego ludzika, co możemy robić, jak kontrolować z klawiatury, wszystko w tym temacie. Co możemy odnaleźć, pick-ups, czyli znajdźki, jakie mamy w tej grze, ułatwiające nam samą rozgrywkę, czyli na przykład złoty klucz otwierający cele z wesołym, skaczącym Merrymanem, klucz srebrny otwierający drzwi do takiego transportu, teleportu, który możemy się poruszać po całym etapie. Mamy First Aid Box, czyli odnawiacz energii i tak dalej, Juice, czyli diamenty, po prostu chodzi o punkty, Axe, czyli toporek, taki toporek możemy dać naszemu małemu kolesiowi, któremu ratujemy i on robi z tego użytek, czyszcząc wszystko na naszej drodze, wszystkie te levers, czyli te dźwignie, co one robią i tak dalej. Cała masa przydatnych informacji. Oczywiście na sam koniec, jak grać, żeby wygrać. Czyli to też niby jest przydatne. Oczywiście to tak naprawdę za wiele nie zmienia, ale no bardzo pomaga w samej grze. No wiadomo, to praktyka czyni mistrzem, a trening czyni mistrzem, praktyka, a nie jakieś takie podpowiadanie tutaj w instrukcji. No ale jednak jest to, jest fajnie. I mamy tutaj gościa, naszego przeciwnika. I tyle, i francuski, niemiecki i to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o instrukcję. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o cały ten box. Tak to się wszystko prezentuje. A teraz nie pozostaje nic innego, jak przejść do testowania, czyli podpinam swoją Amigę 1200 w tym wypadku i potestujemy sobie tą grę, jak ona śmiga, czy w ogóle śmiga. No dobra, gra się wczytuje. Interko aktualnie się załadowało. Cóż mogę powiedzieć? Przeskoczymy sobie interko i informacji parę. Jeżeli chodzi o Benefactora, to ja w tą grę oczywiście troszeczkę sobie grałem, ale to nie było jakoś dużo tak naprawdę, ponieważ, no wiadomo, gra logiczna. Gra logiczna, co tutaj dużo mówić. Stacyjka dalej fajnie mieli. No dlatego właśnie nie grałem nią za dużo, ale zawsze mnie ciągnęło do tej gry, ponieważ ona była bardzo fajna pod względem gameplayu, tak? Pomimo tego, że mieliśmy jakieś elementy takie do myślenia, to one były jednak stosunkowo takie łatwe. Przynajmniej na początku. Tak a propos, mamy ekran powitalny, w sensie ekran powitalny, menu jakby. Ten pierwszy ekran, pierwsza grafika. Wybiorę sobie poziom easy, no wiadomo, tutaj tego typu rzeczy różne, ale lecimy z tematem. Wszystko się wczytuje jak należy, stacyjka działa bardzo poprawnie z tym dyskiem, dysk chodzi cicho w stacyjce, chrumka, kulturalnie lecimy z grą. No, grałem w nią, ponieważ ściąganie pod względem rozgrywki przypominała mi troszeczkę Lemingi. Nic dziwnego, tak? Czemu przypominała? Bo była te małe ludziki i tak dalej, to jasna sprawa. Ale ogólnie była bardzo fajna. Ten bohater nasz fajnie się ruszał, pomimo tego, że to wszystko było takie malutkie, bardzo małe, to naprawdę fajnie to wyglądało. Graficznie, no dziś już może dupy nie urywa, tak? Ale wtedy fajnie było. Pomimo tego, że mówię, to nie było coś takiego wielkiego, to gra Benefactor potrafiła wciągać na długie godziny. Mój kolega Bartek, pamiętam, bo ja nie miałem tyle samozaparcia, żeby w nią grać. Tak a propos, załadowało się już tutaj przed samą rozgrywką. Ja nie miałem tyle zaparcia, żeby grać, a mój kolega Bartek, mój kolega Bartek pykał w nią niemiłosiernie i ciągle i skończył ją całą. Mi się chyba to nie udało. Dobra, lecimy z pierwszym etapem, który jest tak naprawdę bardzo prosty. Być powinien. Tak jest. Tutaj zawsze obrywam. Coś robię źle. Taki motyw z Indiany Jonesa, tak naprawdę. Ja powiem wam, ta gra jest po prostu świetna nadal. Naprawdę nadal jest świetna. I ja wiem, że... mówiłem, graficznie to już tyłka dziś nie urywa, ale... tak naprawdę... no nie samą grafiką człowiek żyje, tak? No bądźmy szczerzy. Nie samą grafiką człowiek żyje. Leć tam, mały. Musimy go wrzucić do góry. Mamy swoje buty, dzięki którym możemy skakać bardzo daleko. Bo musimy... musielibyśmy tutaj, ale zrobię to jeszcze raz, spoko. Uda mi się tym razem na pewno. Skakanie w tej grze jest bardzo trudne. Trzeba to w sobie wyczuć po prostu dobrze. Tak jest, właśnie tak. Tu muszę spaść teraz na dół i muszę przeskoczyć tam. Muszę się wstrzelić dobrze w ten skok. A to nie jest takie proste. Czasami wychodzi, czasami nie. Na tym etapie to jest... jeszcze proste. Etap trzeci chyba. Albo drugi nawet, bym powiedział. No i muszę teraz tam... Benek. Dziękuję. Wajchę przełóż. Właśnie. Mateusz, wajchę przełóż. Chodź na dół. Ziomka tutaj transportujemy. Pyk. Zostaw go i mamy zaliczony pierwszy etap. Mówię, bardzo prosty. Cały pic polega na tym, żeby wstrzelić jakoś tymi skokami. Te skoki nie są wcale proste. Drugi etap. Trick jumping. No właśnie, i tutaj zaczynamy już, prawda, swoje przygody. Te platformy u góry, one są bardzo tricky do zrobienia. Czyli no, trzeba się wstrzelić, żeby to przeskoczyć. To da radę zrobić, ale podejrzewam, że może być ciężko teraz. No właśnie, tak to wygląda. Hahaha. Wygląda jak tyłek wielbłąda moje skakanie w tej grze, powiem szczerze. Ale mi się udało. Sztywno to wszystko działa po takim czasie. W sensie moje paluchy, ale jest, udało mi się to zrobić. Jak widzicie, to wcale nie było proste zadanie. Tutaj muszę sobie teraz skoczyć na to i sobie pyknąć na drugą stronę. Uwolnić gościa. I tu jest taki przycisk, zaraz wam pokażę, bardzo proste. Ogólnie mówię, gra działa i to jest bardzo fajne, to mnie bardzo cieszy, bo za 6 dych, no nie wiem, wydaje mi się, że to jest dobra cena, 60 zł, jak na Benefactora, bo to jest naprawdę fajna gra. Benefactor to jest naprawdę świetna gra. Oj, coś mi się tu w oczko tutaj, oczko mnie, nie, szlak, wyłaź tamtąd. No, bardzo fajna gra i jest warta tych pieniędzy, naprawdę jest warta tych pieniędzy. Czy ja może... Tak, przejdź sobie dalej. Tego tutaj stworaka przeskoczę. Uhu. Tak jest. Chyba przeskoczę cię na... Aj. Prawie mi się udało. Jak widzicie, mówię, troszeczkę mam już... plecy. Jeżeli chodzi o tą grę. Ale generalnie, tam jest energia. Energię sobie mogę, prawda, uzupełnić. No bo jak ją straciłem, to muszę na to uzupełnić. W tą grę grałem naprawdę... często, ale nie jakoś tak długo, bo szybko mnie rozkładała na łopaty. Tak mówiłem, głównie przez to skakanie, nie? Ale grałem w nią, często dosyć ją sobie odpalałem. No, tak nawet. No, powiem szczerze, że teraz tak myśląc o tym... A weź, wskocz tam. Rzucaj go. Rzucaj łosiem. No i idziemy do, prawda, kolejnego etapu. Bardzo proste. Początki są zawsze bardzo proste. Myślę sobie, że ostatni etap ten, w tym etapie na pewno zginę, bo wpadnę do wody. To jest jak w banku, bo tutaj się pojawia woda, a ja nie mogę zamoczyć swoich nóżek, ponieważ to chyba nawet nie jest woda, to jest chyba jakiś kwas, podejrzewam. Cyk, cyk, cyk. Paterny do tego, do zrobienia oczywiście. Pyk, 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 wiadomo o co chodzi. Lecimy tu, lecimy do jaskini. Oczywiście sprawdzę sobie teraz tylko jeden dysk, czyli... Ja jestem, tutaj jestem. Czyli pierwszy, bo... Mógłbym go stąd przeskoczyć, ale spoko, dam radę stąd. W sensie nie przeskoczę go, ale... Pyk, kluczyk. Dwa razy dostanę, tak? No nic to, no. Taki problem to nie problem, gdyż mamy... O, proszę bardzo. Wiadomo o co chodzi. Apteczkę. Złaź, Benek. Apteczkę. To skakanie. No właśnie, to skakanie to jest problem taki dosyć duży, bym powiedział. Jak dla mnie teraz. To nie powinno się było stać, a się stało. Spadłem. Nie wstrzeliłem się, oczywiście. Mamy pierwszego gościa do uwolnienia. Come on, misiu. Niech on sobie idzie. Bardzo ładnie zresztą. I tamta druga woda, co jest na dole, to ona mnie pokona. Pyk, tutaj pyk, tutaj pyk. Tu ładnie pyk i pyk. Tak jest. Idę uwolnić drugiego. No i to jest ten problem, w którym upadam, tak? Prawdopodobnie. Może nie, on przeskoczy, ja spadnę. Wiedziałem. Może jeszcze raz. Continue. Benefactor się zmoczył. No nic. Spróbuję jeszcze raz. Jak polegnę, bo to nie jest rozgrywka, to jest po prostu sprawdzenie, czy gra działa, a gra działa. Ale zagram jeszcze raz. A czemu by nie? Może teraz szybciej mi się uda. Ale jak się człowiek spieszy, nie? To wiadomo. Może bym... No nie, no muszę tak skoczyć tutaj. No niestety. Pakuj się do dziupli. Oj, teraz to mnie... A nie, myślałem, że mnie pyknie. Myślałem, że mnie pyknie dwa razy. No, dawaj tę gajgę. Nie, teraz to muszę się ten... Można robić takie rzeczy. Można robić roll on the ground, czyli toczyć się po ziemi, kulać się po ziemi. Jak zwał, tak zwał. Energy. Nie wiem. Coś mi tu nie wychodzi ewidentnie. Dobra, to jeszcze raz. Cyk, cyk. Jak teraz zamoczę, jak teraz umoczę, to zamoczę. To skończę. I nie będę już więcej grał. Kulaj się, Ben. Kulaj się, Ben. Ale tylko chwilę się kula, Ben. Generalnie po takim czasie też braku grania w tą grę, w sensie, braku praktyki, o, tak bym powiedział. To wiadoma rzecz, że zapomina się dużo ruchów, a w tej grze one są jednak ważne, jak je wykonywać i tak dalej. No i wszystko. Nie potrafię przeskoczyć takiego prostego kawałka, ale dobra, na tym zakończymy testy tej gry. Było miło, ale się skończyło. Może kiedyś jeszcze wrócę do niej i zagram trochę dłużej, ale muszę poćwiczyć, żeby ogarnąć te skoki. To jest masakra, jak widzicie. No i cóż mogę powiedzieć, gra działa i robi to dobrze i na tym najbardziej mi w sumie zależało. Chociaż to nic dziwnego, nadzwyczajnego, bo jest ktoś, kto kupuje taką grę i mu nie zależy na tym, żeby ona działała? No właśnie, chyba nie. W każdym razie, no działa. 6 dyszek to nie jest wysoka cena za Benefactora, szczególnie działającego. Także, no, według mnie to była okazja. Oczywiście 6 dyszek razem z wysyłką, bo ona była tańsza. Wysyłka 12 zł, coś takiego chyba. Tak to mniej więcej wyglądało, także no ona była tańsza, ale summa summarum 6 dych. I dla mnie to jest okazja, 60 zł, bo to naprawdę fajna gra. Chyba się ze mną zgodzicie, na pewno nie jeden z Was miał okazję w tą grę kiedyś tam zagrać. Zresztą ona była swego czasu bardzo popularna, sporo osób w nią grało, sporo osób lubiło w nią grać. Dużo osób o niej dyskutowało, tak? W moim otoczeniu dużo osób o niej dyskutowało i zachwycało się nią. Ja mówię, grałem, ale nie grałem długo, ale grałem często, bo jak wszyscy grali, to ja też musiałem grać, nie? To wiadomo, to ja też grałem, ale ruszanie głową to tak nie do końca było to, co lubiłem robić, gdy grałem w gry komputerowe. Ja zawsze wyznawałem prostą rozgrywkę, jakąś tłuczenie po gębach, także no to nie za często, ale... Znaczy często, ale nie za długo, może tak. Tak samo jak Lemingi, u mnie to było... Często, ale nie za długo. Troszeczkę sobie pograć i to wystarczyło na jakiś czas. Generalnie gra działa tylko na pierwszej dyskietce, tak? Pierwsza dyskietka, bo dwóch kolejnych sobie nie sprawdziłem, bo za mało mi się udało przejść. ale generalnie wydaje mi się, że będzie działać, bo nie jest zorana, ta dyskietki nie są poorane, także wydaje mi się, że ktoś, kto miał tą grę wcześniej, jakiś łepek kiedyś tam za dawnych lat, to pewnie też nie za bardzo tam kręciło go ruszanie głową w Benefaktorze, w grach komputerowych, albo też nie doszedł nigdzie dalej, to też jest taka możliwość, nie? No, w każdym razie dyskietki nie są zalane, myślę, że będą działać, także spoko. Co wy o tym myślicie? Czy 6 dych to była okazja? Nie wiem, piszcie. A czy podobało wam się Benefaktor? Czy graliście w tą grę? Myślę, że sporo z was będzie grało w tą grę i będzie grało też dziś, właśnie, no. Ale sporo osób w nią grało, bo mówię, ona była bardzo popularna swojego czasu. 6 dych to okazja. Tak mi się wydaje, ale piszcie, co o tym myślicie. Piszcie, co myślicie o grze Benefactor. Być może w swoim czasie ukaże się gameplay na kanale. Chciałbym go zrobić, ale zobaczymy. Może mi się to uda. Także, ale to wszystko w swoim czasie. Informacja będzie w stosownym czasie, właśnie, no. A w tym odcinku to na tyle. Także pudełko wędruje na moją półkę. Tutaj będzie uzupełniać moją kolekcję. I to jest fajna rzecz. A za niedługo może gameplay. Także dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam was, Penchard, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.